Witam. Dzisiaj chciałbym przedstawić gimbal Pantilt. Dwuosiowy gimbal oparty na serwach do pochylania i obracania kamery na boki. Tutaj widzimy to, co przychodzi w torebce. Elementy plastikowe. Ta część służy do montażu kamery. To jest podstawa. Śrubki i elementy metalowe oraz orczyki do serw. Do tego potrzebujemy dwa serwa 9-gramowe. Montaż rozpoczynamy od połączenia tych dwóch elementów. Następnie montujemy serwo. Teraz drugie serwo wkładamy w szczelinę w tym elemencie. Tą część nasuwamy na serwo. Oraz tak, aby tutaj ten orczyk trafił nam na serwo. Od razu można zabezpieczyć serwo. Orczyk tak, żeby nie spadł. Jeszcze skręcamy te dwie części ze sobą tak, żeby serwo tutaj się trzymało. W ten sposób mamy już prawie zmontowane. Pozostał nam montaż podstawy i zamontowanie do podstawy. Należy się upewnić, że otwory w siebie trafiają i śrubami od dołu przykręcić ten orczyk poczwórny do podstawy. Teraz, kiedy oczek jest zamontowany, montujemy, wsadzamy w niego serwo i zabezpieczamy od dołu śrubą. I mamy złożone w ten sposób nasz gimbal. Tutaj widzimy gimbal zmontowany już na modelu. Ja go w międzyczasie ustawiłem. Serwa są podłączone do odbiornika. Radio jest skonfigurowane. I widzimy, że gimbal działa. I można nim sterować. To są standardowe serwa, więc mają zakres ruchu około 90 stopni.
to, które obraca kamerą na boki, zamierzam przerobić na zakres 180 stopni, ale to może już w innym filmie.